Witam ponownie, Piotr Nisztor i rozmowa ściśle jawna, a moim i Państwa gościem jest Jarosław Jakimczyk, autor bazy danych o szpiegostwie przeciwko Rzeczpospolitej. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, skupmy się trochę na tym, jak ta wymiana wyglądała, a raczej jak z naszej polskiej strony wyglądała ta wymiana, bo z tych informacji, które już wiemy, to akt oskarżenia prokuratura już miała gotowy przeciwko Pawłowi Rubcowowi w El Pablo Gonzalezowi. No i teraz jak dzisiaj, co wiemy i co możemy powiedzieć o tym, jak właśnie ten oficer GRU został przez Polskę oddany do Rosji? Ja właśnie usiłowałem dowiedzieć się pod koniec mijającego tygodnia od prokuratury krajowej, jak to wyglądało, i otrzymałem komunikat, że nie możemy jeszcze niczego ujawnić na temat tych okoliczności. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie komunikat na ten temat. To wygląda tak, jakby decyzja o tej wymianie, w każdym razie o włączeniu Pablo Gonzaleza, Pawła Rubcowa do tej wymiany, została podjęta w ostatniej chwili i władze, a w każdym razie na pewno prokuratura krajowa, która już przygotowywała akt oskarżenia, przygotowywała się z aktem oskarżenia, skierowaniem go do sądu, nie była przygotowana na to, żeby politykę informacyjną mieć gotową, jakiś komunikat taki, który by był adekwatny do tej sytuacji związanej z wymianą. A co to oznacza? To oznacza, że co, że w ostatniej chwili on został dołożony? Czy może są jakieś inne powody? No i przede wszystkim, czy gdyby Polska nie zgodziła się na jego wymianę, to czy ta wymiana doszłaby do skutku w takiej formie i w takiej liczbie, w jakiej właśnie została przeprowadzona? W moim przekonaniu najważniejszym aktywem rosyjskiego wywiadu, na którym zależało Kremlowi, a osobiście Władimirowi Putinowi, to jest zresztą truizm, to z wszystkich komunikatów wynika, był Wadim Krasikow, czyli morderca najemny FSB, który mordował zarówno dla świata kryminalnego, jak i mordował na zlecenie FSB. A znał się z Władimirem Putinem jeszcze od czasów, kiedy Putin był zastępcą mera Sankt Petersburga w latach 90. To z nim się tak serdecznie Putin witał na lotnisku w Moskwie. Pozostałe osoby, owszem, były istotne. Na pewno małżeństwo nielegałów, Dulcewów, których okoliczności przyjazdu, przylotu do Moskwy wraz z parą dzieci, które nie znały w ogóle języka rosyjskiego i dopiero wchodząc na pokład samolotu, dowiedziały się, że są Rosjanami i lecą do Moskwy. Przypomina to dosłownie serial The Americans, znany wszystkim z telewizji. Natomiast Gonzales, Rubcow, czy to był tak bardzo ważny agent, od którego wymiany ta transakcja, której kuratorem, akuszerem był turecki wywiad MIT, to swoją drogą pokazuje rosnącą pozycję na arenie międzynarodowej Ankary, która potrafi wykorzystać swoją rolę pośrednika w budowaniu prestiżu Turcji. Mówię tu o pośrednictwie pomiędzy Wschodem a Zachodem, mimo że jest to członek NATO. Natomiast jeśli chodzi o Gonzaleza, to trochę tak wygląda, jakby on został dosłownie tutaj w ostatniej chwili dołączony do tego pakietu. Zwłaszcza, że prokuratura nie chce na razie przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, w jakim trybie on został wypuszczony. Ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce się więcej dowiemy, ale jeszcze pytanie. No, też z tych szczątkowych informacji wynika, że no właśnie, na początku mówiliśmy, że ABW zatrzymało osobę współpracującą z wywiadem wojskowym Federacji Rosyjskiej GRU, a tu się okazuje, że mieliśmy do czynienia z oficerem GRU. To sukces polskiego kontrwywiadu, że taki właśnie czynny pracownik wrogich służb specjalnych został zatrzymany i osadzony w areszcie właśnie dzięki działalności ABW? Nie znam tych okoliczności, czy to wynikało w wyniku suwerennych własnych działań, własnej inicjatywy podejmowanych przez kontrwywiad ABW, czy to zatrzymanie nastąpiło w wyniku koordynacji we współpracy z innymi organami kontrwywiadu, służb bezpieczeństwa innych krajów NATO, czy także Ukrainy, bo przecież wiemy, że
Paweł Rubcow wcześniej przebywał na terenie Ukrainy i został praktycznie poproszony o to, żeby opuścić jej terytorium. No właśnie, i to jest tajemniczy wątek. Dlaczego on wtedy nie został zatrzymany przez SBU? No i właśnie wtedy nie została jego sprawa już ujawniona. Czy SBU nie wiedziało, że to jest właśnie oficer GRU? Jeżeli mówimy tutaj o agencie wpływu, o takim, który miał poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w jakichś konferencjach, poprzez publikacje, poprzez działanie w otoczeniu różnych osób, czy to polityków, czy najbliższych tych polityków, tak jak Żanna Niemcowa, córka zamordowanego Borysa Niemcowa, wpływać na zachodnią opinię publiczną, chociaż w przypadku Żanny Niemcowej to raczej wygląda na próbę inwigilacji poprzez zdobycie zaufania. Ale tutaj myślę o takich okolicznościach, jak na przykład obecność Pawła Rubcowa na forum ekonomicznym i jego referat, w którym on w zasadzie powiedział Rosji kilka słów potępienia, a jednocześnie bardzo subtelnie przemycił komunikat, na którym chyba władzom rosyjskim szczególnie zależało, bo to potępienie odnosiło się do oligarchów. To trochę przypomina powiedzenie car dobry, bojarzy źli. Zawsze w Rosji można, przynajmniej tak to przedstawiano rosyjskiej opinii publicznej wewnątrz Rosji, winę za różnego rodzaju niepowodzenia, za klęski, za złodziejstwo, za cokolwiek bądź zrzucić na bojarów, w tym wypadku na oligarchów, którzy rozkradają majątek. To tutaj. A to był jeden z takich punktów strategicznych polityki zbrodniarza Władimira Putina i moglibyśmy jeszcze dyskutować na ten temat dłużej, ale niestety no, musimy postawić kropkę. Ja Państwu obiecuję, że do tego tematu będziemy wracać, będziemy Państwa informować, jak te kulisy przebiegały. A tymczasem bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Jarosław Jakimczyk, autor bazy danych o szpiegostwie przeciwko Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika, bo już za chwilę Piotr Lisiewicz, wywiad z chuliganem i Piotr Ikonowicz. Także serdecznie zapraszam, proszę pozostać z naszą stacją. Do zobaczenia.